Festiwal Dwa Teatry pokazuje i dowodzi, że nawet najgorszy kryzys można przetrwać. Kiedy wydawało się, że teatr telewizji umarł, że śmiercią naturalną, ta impreza nadal istniała i przetrwała ten czas najgorszy, bo dzisiaj teatr telewizji zaczyna odżywać. Co widać zresztą po tegorocznej edycji Festiwalu Dwa Teatry, w którym bierze udział aż 13 spektakli. I to spektakli bardzo różnych, pokazujących, jak teatr telewizji się zmienia. Bo mamy przedstawienia specjalnie zrealizowane dla telewizji, mamy spektakle grane na żywo, bo to nowość tego sezonu ciesząca się ogromną popularnością. I mamy również spektakle rejestrowane w teatrach telewizji. Mamy również spektakle realizowane w teatrach, nagrywane i potem pokazywane. A więc jest z czym wybierać. A drugi teatr, teatr radiowy, także się zmienia i ma się całkiem nieźle, o czym świadczy tegoroczny konkurs, w którym bierze udział 16 słuchowisk. Może to jest w tej chwili sztuka bardziej elitarna, ale nadal mająca milionową widownię, a to dla kultury w czasach obecnych jest ogromnie ważne.